No, you know, so far so good, you know, it was not too bad first heat and... Nie jest przekonany tak do końca, czy dobrze zna ten tor, bo był tutaj faktycznie tylko 3 razy, ale do tej pory jest zadowolony z wyniku zarówno swojego, jak i drużyny. Jest bardzo ciężko, że faktycznie wiedzieli o tym już tak naprawdę przed tym sezonem, że to będzie bardzo ciężki sezon dla nich, że każde spotkanie będzie dla nich arcyważne i bardzo ciężkie i bardzo trudne. I oczywiście to nie jest fajne, kiedy się przegrywa każde spotkanie, ale no niestety, tak to wygląda. Mimo tego jego zespół i on nie tracą nadziei, liczą na to, że wreszcie im się uda wygrać jakieś spotkanie. Yeah, 100%. That was a weekend to forget. Tak naprawdę dramatyczny ostatni tydzień. Zgubił dokumenty. Między innymi jego mechanicy mieli wypadek busem. Dużo się naprawdę działo, ale Taj mówi, że będzie to również na jego vlogu, także odsyłam was do tego vloga. Nie chciał potwierdzać tutaj żadnych zmian sprzętowych. Powiedział, że my mamy o tym zadecydować i my mamy się przyglądać, jakich silników używa w tej chwili. Że cały czas jednak czegoś tutaj brakuje. Dużo tutaj działo się na tym torze. Mówił o tym, że po równaniu toru ten cięższy materiał zmieniał się w taki delikatny, kurzący się materiał. No i ciężko jest tutaj znaleźć jeszcze mimo wszystko to, do czego przyzwyczajeni są wrocławianie na stadionie olimpijskim. Like you said, the best one this year, and I've been struggling a lot with speed. Było tutaj tej walki w tym sezonie z silnikami. Używał tego samego silnika, na którym zaprezentował się w lidze szwedzkiej, bo tam wszystko sprawdziło się wspaniale. Tak samo dzisiaj tutaj czuł się na stadionie we Wrocławiu.